Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu w zależności od tego, kiedy się widzimy. Jednym z najbardziej znanych amerykańskich samolotów bombowych z czasów II wojny światowej był B-29, który został wykorzystany chociażby do bombardowania Japonii, na którą Amerykanie z wykorzystaniem samolotów tego typu zrzucili dwie bomby, które wybuchały jak grzybki. Zacznijmy jednak od tego, że samoloty B-29 uchodziły za najnowocześniejsze amerykańskie bombowce i były bardzo potrzebne, bo ich zasięg pozwalał na atakowanie Japonii. Problem polegał na tym, że jeżeli Amerykanie chcieli mieć odpowiednią ilość maszyn tego typu, by prowadzić regularne naloty na Japonię, to musieli bardzo precyzyjnie zaplanować ich produkcję. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, kilka słów na temat sponsora naszego dzisiejszego odcinka, czyli firmy Airby Aircraft, która przygotowała dla wszystkich polskich miłośników lotnictwa unikalną kolekcję 60 metalowych modeli samolotów myśliwskich i bombowych z czasów II wojny światowej. W kolekcji znajdą się praktycznie wszystkie znane i najważniejsze modele samolotów II wojny światowej. W pierwszym numerze pojawił się Spitfire, w drugim P-51, w trzecim będzie Messerschmitt BF-109, a w czwartym numerze możecie spodziewać się bohaterskiego japońskiego samuraja, czyli Mitsubishi Zero. Pierwszy numer wraz z modelem Spitfire'a możecie kupić za 14,90. Oprócz modeli, otrzymujecie także magazyn, w którym znajdziecie sporo ciekawych informacji na temat samolotów, których model otrzymujecie. Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą firmy Airby Aircraft, jak również z ofertą na prenumeratę całej kolekcji, w której pojawi się, jak już wspomniałem, 60 numerów. Oczywiście wśród modeli znajdzie się także B29, który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. A teraz już po reklamie. Produkcja samolotów B-29 nie była takim łatwym zadaniem, jak można by się tego spodziewać. Główne podzespoły samolotów B-29 były produkowane na terenie co najmniej 60 nowych zakładów przemysłowych rozrzuconych po całym terytorium USA. Dobry przykład stanowiły gondole silnikowe. Każda z nich była pi razy drzwi wielkości myśliwca eskortowego P-47 Thunderbolt kondole produkowano w zakładach w Cleveland na terenie zakładów należących do firmy Fisher Buddy Division, które stanowiły część koncernu General Motors. Montaż końcowy prowadzono w trzech budynkach, o największej na świecie kubaturze. Każdy z nich znajdował się w innym miejscu i należał formalnie do innego koncernu. I tak firma Boeing prowadziła montaż samolotów w Wichita Martin prowadził montaż w Omaha, a Bell w Mariecie. Później Boeing przystąpił jeszcze do uruchomienia kolejnej linii montażu końcowego w Renton. Cały proces został zorganizowany, zanim jeszcze pomalowany na kolor oliwkowy. Pierwszy samolot B-29 z numerem seryjnym 41002 po raz pierwszy wzbił się w powietrze. Już od pierwszego lotu 21 września 1942 roku, podczas którego samolot miał trójłopatowe śmigła, było jasne, że projekt B-29 może okazać się wielkim sukcesem. Strategiczne znaczenie bombowca B-29 od 1942 roku, znanego także jako Superforteca, dla amerykańskiego wysiłku wojennego wynikało z tego, że był to jedyny samolot dysponujący odpowiednim zasięgiem, by prowadzić operacje bojowe nad Japonią. Gdybym teraz powiedział, że całkiem niezłe osiągi samolotu z numerem 41002 przyniosły firmie odpowiedzialnej za realizację całego projektu Wielką Ulgę, to nic bym nie powiedział. W projekt budowy samolotu B-29 zainwestowano olbrzymie pieniądze. Oczywiście, jak na okres II wojny światowej, gdy na przygotowanie tych maszyn, czyli B-29, przeznaczono około 3 miliardów dolarów amerykańskich. Podczas prac konstrukcyjnych twórcy nowego samolotu napotkali na liczne problemy techniczne, których nie bardzo było jak rozwiązać. Zacznijmy od początku. Odpadające śmigła i problemy z zapalającymi się silnikami. Problem był na tyle poważny, że w ciągu trzech miesięcy prób w locie udało się przeprowadzić jedynie 31 z założonych początkowo 180 godzin testów w locie. Samolot bardzo szybko zaczęto określać mianem skomplikowanego i wadliwego, ale Amerykanie pomimo tego zdecydowali się na wprowadzenie B-29 do służby. Generalnie największym problemem był brak odpowiedniej obsługi technicznej. Gdy pierwsze Superfortece opuszczały linie produkcyjne, panowało przeświadczenie, że samoloty są tak skomplikowane, że w wojsku nie będzie nikogo, kto będzie w stanie je obsługiwać, a to był już poważny problem. Pierwsze seryjne samoloty skierowano więc do ośrodka modyfikacyjnego w Salinie w stanie Kansas, gdzie w 175 pierwszych samolotach było bardzo wiele pracy. Trzeba było usunąć tylko 9900 usterek, by pierwsze samoloty B-29 można było skierować do formowanego w wielkim pośpiechu i napięciu 20 skrzydła bombowego, które miało prowadzić operacje bojowe nad Pacyfikiem. Do ogarnięcia 175 samolotów skierowano około 600 ludzi, którzy nie mogli narzekać na brak zajęcia. Amerykanie dysponowali jednak potężnym przemysłem lotniczym, którego zaangażowanie pozwalało na stopniowe usuwanie usterek. Szybko okazało się, że piloci będą potrzebowali sporo praktyki w lotach, gdyż początkowo nie udawało im się osiągnąć zasięgu maksymalnego podawanego przez producenta. By opanować tą sztukę, należało nabić najpierw sporo godzin lotu. Do tego bardzo problematyczne okazały się niektóre instalacje, które musiały działać w niskich temperaturach panujących na pułapie 10 600 m. Wydawało się, że opanowanie wielkiego potwora, jakim był B-29, zajmie Amerykanom dużo czasu. Były to jednak przedwczesne obawy. Pierwsze bombowce B-29 zostały przygotowane do lotu z lotniska. Karagpur w Indiach już 5 czerwca 1944 roku, gdy załogi bombowców otrzymały rozkaz zbombardowania Bangkoku. Niestety, zadanie to nie zostało wykonane, ponieważ na przeszkodzie stanęła tropikalna burza. 15 czerwca 1944 roku. B-29 zostały natomiast wykorzystane do przeprowadzenia pierwszego nalotu na Japonię i co ciekawe, by go wykonać konieczne okazało się wykorzystanie nowego pasa startowego znajdującego się na terenie Chin w mieście Chengdu, skąd wystartowała pierwsza grupa bombowców B-29. Ich załogi otrzymały rozkaz zaatakowania zakładów stalowych w miejscowości Yawata. Zadanie zakończyło się powodzeniem i stanowiło wyraźny dowód na to, że amerykańska 20. Armia Powietrzna, stworzona specjalnie w celu przeprowadzania nalotów na cele w Japonii, zaczyna stanowić duże zagrożenie dla przeciwnika. W październiku 1944 roku położenie Japończyków, którzy byli zaskoczeni pojawieniem się wielkich bombowców nad wyspami macierzystymi, uległo dalszemu pogorszeniu, gdyż B-29 zaczęły operować z wysp. Tinan, Saipan i Guam, w niewiele wcześniej odebranym Japończykom przez aliantów archipelagu Marianów. Oprócz nowych baz rosła także liczba samolotów, ponieważ amerykański przemysł wypuszczał kolejne samoloty w iście ekspresowym tempie. Oprócz B-29 w podstawowej wersji pojawiła się też odmiana B-29A z dłuższymi o 30 cm skrzydłami i silniejszym uzbrojeniem obronnym. Z kolei Bell produkował odmianę B-29B pozbawioną uzbrojenia, poza jednym stanowiskiem umieszczonym z tyłu samolotu. Wprowadzenie tej ostatniej odmiany okazało się możliwe ze względu na coraz słabsze przeciwdziałanie dziennym wyprawom bombowym organizowanym przez Amerykanów ze strony japońskiego lotnictwa myśliwskiego, a także wprowadzenie samolotów myśliwskich, które eskortowały Superfortecę podczas działań nad Japonią. Wiele samolotów B-29 zostało zmodyfikowanych do standardu B-29B w warunkach polowych. Jednocześnie dowódca kierujący siłami amerykańskimi na Pacyfiku, generał Curtis Bombs Away LeMay, na początku 1945 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu bardzo odważnego ataku na Tokio. Talot ten miał zostać przeprowadzony w nocy z małej wysokości przez samoloty przenoszące. Pełen ładunek bomb zapalających. Zadanie to miało zostać zrealizowane z bardzo wielu powodów, jednakże do najważniejszych przyczyn zorganizowania podobnych działań należała możliwość zabrania możliwie dużego ładunku bomb oraz uniknięcie pewnych komplikacji związanych z występowaniem prądu strumieniowego, czyli wiejącego na dużych wysokościach silnego wiatru, który utrudniał prowadzenie operacji samolotom bombowym. Nowa taktyka nocnego nalotu na japońską stolicę zaowocowała wywołaniem największej burzy ogniowej, jaką widział świat, i zarazem największymi ofiarami w ludziach, spowodowanymi przez nalot. Najbardziej niszczycielski rajd na Tokio miał miejsce w nocy z 9 na 10 marca 1945 roku, gdy do akcji skierowano 279 super fortec, które zrzuciły. 1700 ton bomb. W wyniku nalotu zginęło 100 tysięcy ludzi, 40 tysięcy zostało rannych, a ponad milion zostało bez dachu nad głową. Zniszczeniu uległa około 1 czwarta powierzchni miasta. Żniwo śmierci było więc większe niż w Hiroshimie, gdzie zginęło 75 tysięcy ludzi. Po tym jak B-29 Enola Gay, pilotowane przez pułkownika Paula Tibetsa, zrzucił na miasto bombę atomową. Warto wspomnieć również o tym, że mniej znany B-29 Boxcar, który zrzucił bombę atomową na Nagasaki, zapisał na swoje konto tylko 35 tysięcy ofiar. Śmiała decyzja uruchomienia jednego z największych programów budowy samolotów bojowych w wielu zakładach równocześnie. I to na długo przed oblotem prototypu sprawiła, że B-29 odegrały wielką rolę w zmaganiach toczących się podczas II wojny światowej. W dniu zwycięstwa na Dalekim Wschodzie ponad 2000 Superfortec było obsadzonych przez personel latający. Kilka dni później podjęto decyzję o wstrzymaniu produkcji kolejnych 5000 samolotów, które zostały już zamówione, tak na wszelki wypadek. Program produkcji samolotów B-29 był wygaszany jednak stopniowo i zakończył się dopiero w maju 1946 roku, gdy z fabryki wyjechał ostatni z 3960 samolotów tego typu. Jeszcze podczas działań wojennych znaczna część samolotów została poddana różnego rodzaju modyfikacjom i modernizacjom, które miały pozwolić na utrzymanie ich w służbie jeszcze przez co najmniej dekadę. Ostatnią wojną B-29 była bowiem wojna w Korei, o której mam nadzieję również za jakiś czas będę mógł opowiedzieć Państwu co nieco yy, i w kontekście właśnie wykorzystania samolotów bombowych B-29 podczas tego konfliktu. Warto natomiast wspomnieć także i o tym, że już pod koniec 1944 roku Zaczęto zdawać sobie sprawę, że B-29 może być wykorzystywany nie tylko jako samolot bombowy, i właśnie z tego powodu rozpoczęto przebudowę co najmniej 118 egzemplarzy samolotów B-29 oraz B-29A na samoloty rozpoznawcze, które były wykorzystywane podczas misji rozpoznania fotograficznego nad Japonią. Samoloty w tej wersji otrzymały oznaczenia. F13 i F13A. O tym jednak, podobnie jak o wielu innych sprawach, porozmawiamy sobie szerzej przy innej okazji. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu ich listę widzicie właśnie na ekranie każdy z tych ludzi to taki mój bohater chociaż nie noszą peleryny pozdrawiam serdecznie a zwłaszcza patronów widzów wspierających i kawoszy a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem Trzymajcie się ciepło cześć i czołem.